Namiot Commander Broly VX3 charakteryzuje się dużą przestrzenią wewnątrz. Wysokość to aż 140 cm, a blokowanie czaszy nie zajmuje nam dużo miejsca w środku. Wewnątrz brolki po jednej i po drugiej stronie znajdziemy rozpórki, które powodują, że poprzez ich rozłożenie ściana boczna namiotu jest prosta, przez co mamy więcej miejsca w namiocie. Jak widzicie, w namiocie mamy bardzo dużo przestrzeni. Duże łóżko karpiowe, fotel, a także pozostała część namiotu na bagaże i inne akcesoria. Brolka posiada tylne okno wyposażone w moskitierę. We wnętrzu brolki znajdziemy kieszonkę, która jest przydatna na różne akcesoria, takie jak na przykład telefon. Jeżeli będziemy mieli łóżko w środku, dostęp do kieszonki jest bardzo łatwy. Panel w brolce możemy całkowicie zlikwidować. W cieplejsze dni przy otwarciu tylnego okna zapewni nam to cyrkulację powietrza. Podłoga wykonana jest z bardzo grubego i wytrzymałego materiału. Zamki dwukierunkowe uniesione są powyżej podłogi, przez co woda do namiotu na pewno nam się nie dostanie. Podłoga w brolce zapinana jest naokoło zamkiem błyskawicznym, który kończy nam się przy panelu przednim, czyli drzwiach frontowych, natomiast drzwi zapinane są na rzep. Opcjonalnie do brolki możemy dokupić panel przedni z moskitiery, który posiada otwierane drzwi z zamkami dwukierunkowymi, do góry i do dołu. Możemy także zamki całkowicie otworzyć i zrolować sobie panel do góry. Drzwi wtedy będziemy mieli całkowicie otwarte.